Partnerem motoryzacyjnym odcinka jest Toyota Professional Wesoła, autoryzowany salon i serwis Toyoty w Warszawie. Dzień dobry. Jesteśmy już na miejscu. Słuchajcie, niespełna 5 godzin drogi. Najpierw autostrada, potem kręte drogi. Jesteśmy w sercu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w hotelu. Jechaliśmy tutaj dróżką dosłownie za chwilę. Jest amfiteatr, zaraz obiekty Raduni Stężyca, Druga Liga Styl Życia, główne danie tego odcinka, derby regionu z Olimpią Elbląg. Już widzieliśmy urząd gminy, widzieliśmy delikatnie bazę Raduni, cisza, spokój, dookoła las, widzieliśmy, że są grzyby. Mamy naszykowaną aplikację, którą będziemy ściągać, Szwajcaria Kaszubska, cała lista miejsc, które chcemy odwiedzić. Jutro w sobotę od samego rana praca, praca i jeszcze raz praca. Pani pomogła mocno Szpilbergowi, gdyż dała nam pokój numer 8. Jest balkon, na którym można palić. No i co? Idziemy się rozgościć. Sprawdzimy, jak w miejscowości, która jest nieduża, można zrobić piłkę na zawodowym, centralnym poziomie w Polsce. Ruszamy, trzęsie, ale zaraz już nie będzie. Jesteśmy w Kaszubskim Parku Krajobrazowym. Zaczynamy od Węsiorów. Są takie trochę kaszubskie Stonehenge, są takie kamienne kręgi i taki promień około 8, maksymalnie 10 km wokół Stężycy, bo jak chcielibyśmy zrobić wszystko na Kaszubach w ramach właśnie Szwajcarii Kaszubskiej, musielibyśmy tutaj przyjechać co najmniej na tydzień. Może nie skoro świt, bo wstaliśmy kulturalnie dzisiaj przed 9, zjedliśmy sobie śniadanko i ruszamy. Także sobota mocno turystyczna w Stężycy, a niedzielę przeznaczamy już na futbol. Mijamy, możecie zobaczyć, urząd gminy na bogato, efektowny, a po lewej stronie już obiekty sportowe Raduni. Jesteśmy w miejscowości Węsiory, mamy 2 km do rezerwatu archeologicznego, gdzie są kamienne kręgi, taki trochę Stonehenge. Taki Stonehenge, ale kaszubski. No i zmierzamy tam naszą Toyotką. Wszystko dzięki uprzejmości Toyota Professional Wesoła. Minęliśmy też Gród Grotów. Byliśmy jednak tam troszkę za wcześnie, bo otwierają od 11. I niektórzy mówią, że tak, że to są kręgi historyczne, archeologiczne, ale myślę, że znalazłby się jeden czy drugi, który oglądał kiedyś w dawnych czasach niedowiary. Nie, to nie jest archeologiczny skarb, tylko te kręgi zrobili kto? Kosmyty. Oh yes, that's right. Wszystko to jest w okolicach Jeziora Długiego. Jakby było szerokie, to by się nazywało szerokie, ale że jest długie, to nazwali je Jezioro Długim. Trwają wykopki, zobaczcie, jesteśmy w sezonie. I jak sobie w sobotę, czy w niedzielę, w piątek, czy w sobotę pójdziecie do sklepu, no to właśnie się biorą stąd, że teraz jest okres, kiedy te ziemniaki, kartofle, czy też pyry, w zależności od regionu, się wykopuje. Prosimy nie wchodzić na kurhany, ponieważ w ich wnętrzach znajdują się mogiły ludzi sprzed wielu tysięcy lat. Jesteśmy, moi drodzy, w wyjątkowym miejscu. Są to kręgi kamienne w miejscowości Węsiory. Wszystko to jest związane z bytnością na tych terenach Gotów. Gotów, pierwszy wiek naszej ery. Ludność ta, związana również z kulturą wielbarską, grzebała po prostu swoich zmarłych. Znajdują się tutaj kamienne kręgi, kurhany. Nie przestawiaj kamieni, nie. Nie zbieraj kamieni, nie niż porostów, nie. Ku przestrodze. Wiem, że tutaj to miejsce jest delikatnie magiczne. Napisała pani Karolina F, bo RODO. Ponieważ oglądałam ostatnio Pytanie na śniadanie. Ciekawe, czy była pani Tomaszewska, czy pani Cichopek. I tematem spotkania były duchy. Pojechałyśmy zimą do Węsiorów. Jadąc tam bolała mnie głowa. Stanowiłam sobie wziąć z kręgu strażnika mały kamyczek. Nie spostrzegłam kartki na drzewie z ostrzeżeniami. Wysiedliśmy na stacjach. Torebka, na którą włożyłam kamień, po prostu zerwała się z paska. Nikomu nic nie mówiłam o kamieniu. Nieopodal naszej miejscowości spaliło się 2 mężczyzn i ma jechać na miejsce zdarzenia. Coś chodziło po mieszkaniu, podchodziło do miejsca, gdzie siedziałyśmy. Wyraźnie czułam czyjąś obecność. Po pewnym czasie, gdy byłam w pokoju w kuchni, przewróciła się szklanka na zlewie. Poczekaj. Pewnego razu moja młodsza córka poszła do łazienki i nagle z wielkim przerażeniem i krzykiem wybiegła do mnie, mówiąc, że w łazience są małe skrzaty. weźmiesz jakąś szyszkę stąd albo kamień do samochodu, to wygnam. Wiozłam kamień na swoje miejsce i wtedy na drzewie zobaczyłam kartkę z przestrogą, żeby nie zabierać nic z tego kamiennego kręgu i o sile tej mocy. Jest duża grupa ludzi, która po prostu wierzy, że to nie byli gotowie, tylko po prostu to byli szaraki albo to były jaszczury. No. Wspominałem o tym właśnie dosłownie pół minuty temu Szpilbergowi, że nie wszystkie grzyby, najfajniejsze okazy znajduje się w samym lesie, ale właśnie w takich miejscach, gdzie są przerwy między jedną częścią lasu a drugim, gdzie są wysokie trawy, ale bardzo ładny okaz. Król grzybów, borowik szlachetny na grzyby, ale te lasy tutaj no, są dużo lepsze od tych moich na Mazowszu. Tutaj jest więcej wilgoci, tutaj jest więcej zbiorników wodnych. Dzięki temu tych grzybów jest więcej. Ciasto iglasty u mnie są przeważnie lasy iglaste. Moi drodzy, wyjątkowe miejsce na mapie atrakcji Kaszub, okolic Stężycy. Jesteśmy w Zgorzałym. Minigolf na mapie Kaszub. Przyjść ze swoimi pociechami. Możecie delikatnie chilloutować się na łonie natury. Wszystko to jest utrzymane w klimacie kaszubskim. Masa dołków, można pograć w minigolfa. Są zwierzaki, są pisklaki, króliki. Wszystko to, co może sprawić frajdę dzieciakom i przede wszystkim Wam, bo Wy możecie sobie pójść do kawiarenki, wypić kawę czy herbatę, a dzieciaki będą miały zorganizowany czas. Jak widzicie, do każdego dołka jest przygotowany taki swoisty rebus. Trzeba odpowiedzieć na pytania, trzeba trafić piłeczką do dołka. Do tego labirynt w polu kukurydzy. Możemy wejść i nakarmić zwierzaki. My tu byliśmy kilkanaście minut i wracamy stąd mocno zrelaksowani, odświeżeni i możemy jechać dalej zwiedzać kaszubskie atrakcje. Ileż to już lat minęło od momentu, kiedy byłem ostatni raz w ogrodzie botanicznym. Muszę Wam powiedzieć, że moja dusza teraz się raduje i czuję się trochę jak pan Gucwiński, który opowiadał o zwierzakach. Ja dzisiaj będę opowiadał o roślinach. Współżyjemy w ekosystemie i tutaj oddychamy. Nosem biorę, buzią wypuszczam. Zabierają dwutlenek węgla, produkują tlen, dlatego ja jestem dotleniony. I po raz pierwszy od kilku lat znajduję się w miejscu, gdzie na wyciągnięcie ręki, na wyciągnięcie dłoni znajdują się takie okazy. Perukowiec podolski, dwuskrzydlak chiński, rododendrony, klon japoński. Kiedy ja ostatni raz widziałem klon japoński? Do tego cała masa liliowców, piwoni. Wzruszyłem się. Jestem zadowolony. Wyjątkowo urokliwe miejsce. Po lewej stronie Jezioro Ostrzyckie, po prawej stronie wyciąg. Jesteśmy w okolicach Wieżycy. Jeden z najpopularniejszych wyciągów, gdzie możemy oddać się białemu szaleństwu, pozjeżdżać na desce, pozjeżdżać na nartach. Wiadomo, że ten wyciąg nie będzie jakiś gigantyczny, ale pojeździć można i zaoszczędzamy kilkaset kilometrów względem gór. W lecie ten stok zamienia się w sportowy park zabaw i najmłodsi mogą tutaj korzystać m.in. z dmuchanych zjeżdżalni, wodnych kul czy karuzeli na igielicie, a starsi mogą zjeżdżać na stoku na trójkołowcach lub mountainboardzie, czymkolwiek to jest. 328 metrów nad poziomem morza, Kaszubska Wieża Widokowa im. Jana Pawła II, najwyższy szczyt wzgórzy szymbarskich. Względem stron świata, północ, południe, wschód i zachód, były podane miasta, odległości do tych miast właśnie z tego punktu, z tej wieży. Spokój, cisza, harmonia. Jesteśmy jak gdyby ponad koronami drzew, więc nie słyszymy śpiewu ptaków. Dużo ludzi. Myślę, że to jest popularne miejsce, jeśli chodzi o Szwajcarię Kaszubską. Są na tych górnych partiach, na powiedzmy tam czwartym czy piątym piętrze, takie większe tarasy, gdzie można usiąść, można odetchnąć i wejść potem, jak siły nam wrócą, na najwyższe partie. Bilety są 10 zł normalne i widać, że ta liczba turystów, którzy tutaj odwiedzają, pozwala na to, żeby utrzymać tą wieżę i opłacić pana, który te bilety sprzedaje. To był piękny widok na Pojezierze Kaszubskie. Z jednej strony jeziora, z drugiej strony wzgórza. Moi drodzy, nie zamulamy, jedziemy dalej, lecimy, wracamy, oddychamy świeżym powietrzem i co najważniejsze, schodzimy w dół, a nie pod górę. Jesteśmy w środku sezonu grzybowego, przechadzamy się w Szymbarku po Centrum Edukacji i Promocji. I zobaczcie, na te grzyby są dwa bardzo podobne do siebie gatunki. Kania i drugi to muchomor sromotnikowy. I pytam Was, czy to są kanie, czy to są sromotniki. Tutaj się znajdują, za naszymi plecami tutaj cała masa, no myślę, że kilkadziesiąt. Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku jest to miejsce, można powiedzieć kolokwialnie, naćkane atrakcjami. Raj dla dorosłych i dla dzieci. Tyrolka, place zabaw, restauracje, knajpy. Jest tutaj hotel trzygwiazdkowy. Zobaczyliśmy m.in. dom Sybiraka. Jest to 1 do 1 przeniesiony z okolic Irkucka, w którym mieszkali polscy zesłańcy. Udało się nawet z najdrobniejszymi detalami ten dom tutaj przetransportować i postawić, i teraz jest dostępny do zwiedzania. Jest dom do góry nogami, czujesz się tam jakbyś no, delikatnie coś trącił, a ja patrzę... No takie szybkie pół literka. No tak, i teraz od razu mówię, że jestem absolutnie trzeźwy. Najdłuższa deska świata. Widzieliście pani przewodniczka w języku kaszubskim, bo wszystko jest tutaj to podszyte tą lokalną tradycją właśnie związaną z Kaszubami. Opowiadała na temat tej deski. Jest oficjalny emblemat rekordu Guinnessa, 46,53 metra. Czekam na to, aż rekord Guinnessa, na przykład ktoś będzie miał najdłuższy paznokieć u nóg, największy koncentrujący fortepian. Instrument mierzy ponad 6 metrów. Cała masa domów, można powiedzieć polskich emigrantów, polskich zesłańców, polskich kolonistów, którzy osiedlali się na w różnych szerokościach geograficznych. Udali się na przykład do Kanady. Są ci, którzy zbudowali polską osadę Annopol w dalekiej Turcji. Traperzy kaszubscy, którzy właśnie osiedlili się w Ameryce Północnej. No, cała masa takich fajnych wątków historycznych, z drugiej strony patriotycznych. Zwróciłem uwagę na Niedźwiadka Wojtka, o którym czyta mój najstarszy syn obecnie w lekturze szkolnej klasy trzeciej, a jego postać jest tutaj też przedstawiona. Świat bajek za dodatkową opłatą 8 zł. Możecie tam poczuć się jak Bolek, jak Lolek, Tola, jak Reksio i cała masa bohaterów z dzieciństwa. Nie wiemy, co tam jest. Nie wiemy, gdyż nie płaciliśmy. Jakbyśmy chcieli od A do Z wszystkie te atrakcje tutaj pokazać. Myślę, że śmiało z obiadem, z delikatną siestą po obiedzie, kilka godzin możemy tutaj w Szymbarku, w tym centrum spędzić. Zgodniliśmy, jest już godzina po 15:00, jedziemy do samej Stężycy, a jutro w niedzielę typowo piłkarski dzień. Będziemy na obiektach Raduni Stężyca, będziemy pokazywali bazę, będziemy zajmować się tym, co mi się lubią najbardziej, czyli spotkaniem piłkarskim. Moi drodzy, wróciliśmy do Stężycy, jesteśmy na marinie wodnej z promenadą, która liczy sobie ponad 800 metrów. Wszystko jest zbudowane z modrzewia. Trasa jezior raduńskich. Znajdujemy się nad jeziorem Stężyckim. Możecie sobie tutaj wynająć łódkę elektryczną. Raj dla wędkarzy, dla kajakarzy, dla tych, którzy mogą sobie popływać łódką. Cisza, spokój. Idealna sobota. Co ten pan miał w torbie? Szkło, bo było słychać. Wiemy, że dzisiaj grały rezerwy. Wiemy, że wygrali w meczu na szczycie Ligi Okręgowej 2-0. Bardzo ważny mecz dla Raduni, jutro z Olimpią Elbląg. Punktów Radunia potrzebuje jak tlenu. Do tego derby regionu, więc myślę, że będziemy świadkami nie lada spotkania. Do tego jeszcze Radosław Trochimiuk jako główny arbiter, też człowiek, który ma ciekawą historię. Myślę, że uda nam się zamienić jedno zdanie z nim przed tym meczem. Moi drodzy, udało nam się tutaj dojechać. Chcemy jeszcze pokręcić się trochę po Stężycy, nagrać ile się da dzisiaj. No i powoli udać się na zasłużony wypoczynek, ale żeby jeszcze wypocząć, musimy zjeść. Więc śpieszymy się i idziemy dalej. W planie mamy jeszcze kilka punktów, a potem restauracja. Po pracowitym dniu, pełnym wrażeń, pełnym kinematografii, bo nagrywaliśmy, opowiadaliśmy, mówiliśmy. Moje struny głosowe już to czują. Goloneczka pieczona w piwie, do tego zasmażana kapustka z kawałkami boczku, z koperkiem, żeby to wszystko złagodził. Moi drodzy, jesteśmy w restauracji hotelu Źródło Raduni, w którym stacjonujemy. Mogliśmy wybrać masę innych miejsc, ale tutaj jest tak dobre jedzenie i tak przyjemna obsługa, że stwierdziliśmy, że musimy zjeść tą golonkę. Wszyscy nam ją zachwalali. Widzieliśmy wczoraj, jak inni goście hotelowi jedli tą golonkę, dlatego teraz przystępujemy do konsumpcji. Ojej, to piwo się rozlewa. Około kilogramowa golonka. A z czego jest golonka? Ze świnki. Gorąca. Oj, ta kapustka robi robotę. Zróbmy coś takiego. Troszkę musztardki. Dawno już takiej golonki nie jadłem. Zobaczcie. Rozpływa się w ustach. Do tego kapustka. Ktoś dzisiaj ze mną śpi w pokoju? Piotruś! Ale jest koperek, także koperek będzie łagodził. No i umówmy się, mam też w swojej domowej apteczce pewne środki, które łagodzą tego typu. Ale nie bój się o mnie, bo ja też mam kapustę. No właśnie. Zaledwie kilka minut, a ja już zjadłem dużą część. Jutro sportowo, tak. Jutro meczowo. No przecież to się wszystko po prostu jemy oczami. Kończy się powoli nasz pobyt na Kaszubach. Hotel Źródło Raduni. Przestronny pokój, klasyczna łazienka z prysznicem. Sofa, na której sobie siedzi teraz Szpilberg. Można przyjąć gości, można sobie usiąść na niej kulturalnie. Stolik do pracy, jeżeli ktoś ma laptopa, który działa. Telewizor, który nam się przydał, bo oglądaliśmy w telewizji dwa bardzo fajne filmy. Na co dzień nie oglądamy telewizji, ale mieliśmy okazję tutaj, żeby to zrobić, bo popsuł nam się laptop. Wszystko jest utrzymane w takim klimacie kaszubskim. Widzimy, tak jak w kuchni, na obrusach czy na serwetach te motywy kaszubskie. Odpowiednia liczba i usytuowanie gniazdek. Dzięki temu mogliśmy sobie podładować sprzęty i mogliśmy sobie spać. Lodówka, którą wykorzystywaliśmy, była praktycznie cały czas 24 godziny na dobę zajęta. Pokój z balkonem. Szpilberg nie musiał za każdym razem schodzić, zjeżdżać windą, schodzić po schodach, kiedy chciał się dotlenić, a tutaj po prostu wychodził, otwierał drzwi i miał sympatyczny balkon. Do tego fajnie, że na balkonie są ratanowe meble, stoliczek. Mogliśmy tam sobie usiąść, porozmawiać i na przykład zjeść kawałek kiełbaski, którą mieliśmy, zagryźć ogórkiem i poprawić to jeszcze papieroskiem. To było fajne i zjedliśmy kapitalną golonkę. Do tej pory trzyma mnie ona energetycznie, była kaloryczna, była dobrze doprawiona, była po prostu genialna. Minus jest jeden, zasadniczy. Słaby internet, dopiero po naszej interwencji szef tutaj trochę ten router jakoś zrestartował, działało lepiej, ale jest jeszcze tutaj dużo do poprawienia. Myślę, że po prostu trzeba tu postawić jakiś nowy router, który na piętrze, bo jesteśmy na piętrze, spowodowałby, żeby ta siła internetu była lepsza. Jak słyszycie, za moimi plecami gwarno, ruch, bo jesteśmy tutaj weekendowo. W domkach też sporo ludzi, spore obłożenie. Ruszamy na obiekty Raduni Stężyca. Przed nami spotkanie drugiej ligi z Olimpią Elbląg, derby regionu, prestiżowy mecz. Chcemy sprawdzić lokalny catering, który nam tu bardzo zachwalali, że jest niesamowity specjalista. Zatem, moi drodzy, ruszamy. Przed nami sportowe emocje. No, moi drodzy, 20 minut do rozpoczęcia tego meczu. Byliśmy, delikatnie już zjedliśmy delikatny obiadek. Co ciekawe, były ciemne ziemniaki. Nie wiem, jaka to była przyprawa, ale te ziemniaki były po prostu czarne, ale były bardzo smaczne. Widzimy, że już zwarci i gotowi są miejscowi policjanci. Jest nawet taki duży ciężarowy samochód z armatką wodną i powoli widzimy, że już krzątają się stewardzi przy trybunie gości. Około 40 kibiców Olimpii Elbląg jest awizowanych na to spotkanie. Widzieliśmy też lokalnych kibiców, którzy nieśli bęben, także będzie gorąco. Boimy się tylko jednego, że za chwilę zacznie padać, bo te chmury, które w tym momencie nadchodzą nad stadion Raduni, no mówią jedno, chyba będzie padało. Ale jak rozmawiamy z miejscowymi kibicami, to mówią, że wszystkie ostatnie mecze były właśnie w takich warunkach, że jak tylko się mecz zaczął, to zaczęło padać, więc zobaczymy, jak będzie dzisiaj. I tak, szanowni Państwo, Radkowi Stępniowi za 38 bramek nagrodę wręczył prezes klubu Radunia, pan Kazimierz Mejel. Wielkie brawa Raduniu! Sprawowanie funkcji kapitana drużyny oraz z okazji rozegrania 100. meczu, który Rafał rozegrał 11 września 2022 roku przeciwko Polonii Warszawa, nagrodę wręczył prezes klubu Radunia, pan Kazimierz Mejel. Brali najlepszego piłkarza sierpnia na Pomorzu, a został im Bartosz Zynek. Nagrodę Łęcza, prezes klubu Radunia Stężyca pan Kazimierz Mejel oraz pan Maciej Krajewski z Dziennika Bałtyckiego. Moi drodzy, 5. minuta spotkania. Zaczęło się tak jak miało być, over 2,5 na naszym kuponie. Gol samobójczy Radunia. Stężyca prowadzi od 3. minuty 1-0. Za chwilę wejdziemy trochę bliżej murawy, ale początek dla gospodarzy. Na Głowicy dzisiaj znany arbiter Radosław Trochimiuk z Ciechanowa. Arbiter, który w przeszłości sędziował Ekstraklasę i pierwszą ligę. Chcemy w pewnym momencie udać się trochę dalej. Tam właśnie, gdzie są stoiska cateringowe. Zobaczcie, jak tam się dymi. Tam jest piec na drewnie. Te kiełbaski są robione, podsmażane na grillu, gdzie jest drewno. Także no, smakowicie to pachnie. Za chwilę pójdziemy i to wszystko sprawdzimy leptycznie. Uwaga! Yeah! Ale brama! Widzieliście to? To jest futbol. Mamy którą minutę? 7 minutę, 2-0. Overek 1,70 u naszych ziomków z Elbibetu. No tak to ale chyba... Brameczka, nie no, prima sort. Prima sort. Tak, że pojawili się kibice Olimpii Elbląg, drużyna gości. Zapowiadało się około 40 fanów z Elbląga. Póki co pierwsze skrzypce w tym meczu gospodarze. Przejmiemy pasę meczów, na których jesteśmy, gdzie są remisy. 15 minut, overek 2,5 siadł, więc możemy iść coś zjeść. No tak to bywa, no to jest tak zwany nos eksperta. Ekspert wstaje rano i już wie, co zrobi w niedzielę, jakie typy postawi. No i tak to właśnie wygląda. Idziemy po drugą porcję dań i udajemy się na takie miejsce zaraszone, gdzie są stoliki, żeby tam to wszystko zjeść. Zaczynamy od hot dogów, moi drodzy, zobaczcie. Ekipa Fifi Catering przygotowuje to jedzonko. Jest kapustka, jest marchewka. Co musi być w hot dogu? Klasyk, czyli musztarda i ketchup. Do tego bułka typowo hot dogowa. Sprawdzamy. Muszę się dobić do kiełby. Uwaga. Fajnie się zestawia ta kapustka, która jest słodka, z goryczką musztardy. Hamburger z sosem barbecue. Jest pomidor, jest kapustka. No i przede wszystkim kotlet. Do tego bułeczka typowo hamburgerowa z sezamem. Sprawdzamy. Dobrze wysmażone, dobrze wygrillowane, bo to było grillowane. Fajnie ten sosik barbecue, do tego pomidorek. Mięsko fajnie przyprawione, nie trzeba dodawać ani soli, ani pieprzu. Well done, jak to mówią Anglicy. Lecimy dalej, moi drodzy. Mamy bigos, mamy żurek. To jest po prostu wybawienie. Zobaczcie. Mięsa nie szczędzili. Dzisiaj mam taki żurak zjadł o godzinie 11. To było jeszcze lepiej. A o 15 też dobrze wchodzi. Jest mięso, jest cebulka, jest kiełbasa. O jest. To jest to. Lubisz bigosik, szpila? Ten jest naprawdę dobry. Ale tu jest pikanteria. Tu kapusta, tam kapusta. Potem wszystko się to kumuluje. I co trzeba wtedy zrobić? Trzeba po prostu miętki się napić. Przekroję z twojej strony, żeby było widać. Tak wygląda w przekroju. W odpowiednim momencie zdjęta z grilla, czyli nie jest przepalona, nie jest czarna, zwęglona i nie jest zbyt surowa. Jest idealna. Zapytacie, dlaczego nie jem bułki? No bo ja mięso wolę jeść. Ostatni kęs, moi drodzy, bo chcemy też trochę zobaczyć futbolu. Do której z kiełbas mógłbym ją porównać, którą jedliśmy na piłkarskich arenach w Polsce i w Europie? Wydaje mi się, że kompozycją przypomina nieco kiełbę na Ruchu Chorzów, którą jedliśmy. Zapytacie, ile trzeba zapłacić za stadionowy catering na obiekcie Raduni Stężyca? Kiełbasa z keczupem, z musztardą, do tego bułeczka 12 zł. Żurek 10 zł, bigos 12, hamburger, który dla mnie no, był tutaj best of the best, 20 i hot dog z kiełbasą, z kapustą i z dodatkami 15 blach. Tak to wygląda. Duży wybór, trzeba to podkreślić. Nie na każdym polskim stadionie mamy tyle do wyboru. No i nie wiem, czy jeszcze piwko nie wjedzie, bo tak mi się wydaje, że skoro kuponik już na zielono, to piwo jedno można wypić. Można? Można. Brawo. To 39. minuta spotkania Radunia Olimpia Elbląg, wynik 2-1. No i jesteśmy pomiędzy kibicami Olimpii Elbląg, a pomiędzy kibicami Raduni. Jak widzicie, prawie cała trybuna zapełniona, jeśli chodzi o miejscowych. Dużo bramek, ale co sprzyja, że tych bramek jest dużo? Nienagannie przygotowana murawa, mają tutaj kilka kosiarek wrzecionowych, greenkeeper, który ma w swoim pracę dla Arki Gdynia i no musimy powiedzieć, jedna z najlepszych murach, jakie widzieliśmy w ostatnim czasie. Wiele było fajnych, ale ta jest absolutnie topowa i widzimy, że przykładają tutaj w Stężycy wielką wagę również do tego, jak to wszystko wygląda. Wiadomo, że to jest to mała miejscowość. Przyja też temu baza, są boiska boczne. Dzięki temu ta główna murawa jest no, oszczędzana i dzięki temu może się prezentować tak genialnie jak dzisiaj. Podaże prowadzą 2:1, a z nami jest rzecznik prasowy klubu, pan Aleksander Wójcik. Panie Aleksandrze, słowo na temat bazy, bo jesteśmy pod wrażeniem. Baza się powoli rozbudowuje. Na początku tego roku otworzyliśmy kompleks kolejnych boisk treningowych, także w sumie mamy 7 płyt, łącznie z płytą główną, czyli 6 jakby treningowych. Z tego tylko 2 są sztuczne, czyli pełnowymiarowa oświetlona i tutaj ten orlik za trybuną główną. 7 boisk, także no, śmiem twierdzić, że tutaj na Pomorzu nawet Arka i Lechia nie ma takiej bazy treningowej. I to wszystko pod kątem głównie właśnie naszej młodzieży ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Pan mógł liczbowo powiedzieć, ile młodych adeptów sztuki piłkarskiej szkoli się w tym momencie? To znaczy w ogóle dodam, że SMS jest taki koedukacyjny, dziewczęco-chłopięcy, ale dziewczynki są zorientowane na siatkówkę. Także każda klasa jest mniej więcej 30-osobowa, z tego jest 10 siatkarek, 20 piłkarzy. Mamy pełen SMS z programem 16 godzin sportu, czyli siatkówki i piłki nożnej tygodniowo. To jest 10 siatkarek, 20 piłkarzy, to jest 8 klas szkoły podstawowej i 4 klasy liceum. To jest w sumie 900 osób. Im wcześniej młody chłopak, taki 15 i więcej lat, zacznie grać z seniorami, tym lepiej. Dlatego mamy drużynę rezerw w okręgówce z zamiarem awansu do 4. ligi. Gramy oczywiście we wszystkich ligach wojewódzkich. Progres jest widoczny od 3-4 lat. Natomiast rzeczywiście koncepcja jest taka. Trenerem drugiej drużyny jest Dawid Klawikowski, nasz były piłkarz, który bardzo umiejętnie wprowadza młodych chłopaków, tak? Czyli roczniki 2-4, 2-5, 2-6, 2-7. Kilku już zadebiutowało w tym sezonie, takich jak Płotka czy Rajski, a dzisiaj Jakubi, który gra już 3. czy 4. mecz rzędu w podstawowym składzie. I dzisiaj piękna bramka. Jesteśmy cierpliwi i to na pewno zaowocuje. Gry pojawia się oznaczony numerem 20. 17 minut do końca cały czas utrzymuje się wynik 2:1 dla gospodarzy. Słonko wyszło nad stadionem w Stężycy i kapitalna, 100% sytuacja przed chwilą, którą miał Janusz Surdykowski. No takie sytuacje trzeba wykorzystywać. Chyba jeszcze jakieś gole tu padną. Przypomnijmy, że my polowaliśmy na overa 2,5. Mówiliśmy przed tym spotkaniem, że ekipa gospodarzy potrzebuje punktów jak tlenu. No i jeżeli tutaj w konfrontacji z Olimpią, która umówmy się była wyżej w tabeli, uzyskają 3 punkty, na pewno humory będą lepsze po tej kolejce. Jazda! Jazda! Chodź! Chodź do mnie, chodź! To jest ten moment, będziemy się żegnać. Stara piłkarska maksyma mówi, że niewykorzystane sytuacje się mszczą i tak było dzisiaj w Stężycy. Po 6 minutach było 2:0. W pierwszej połowie 2 stuprocentowe sytuacje, w końcówce 2. Najlepsza chyba sytuacja Janusza Surdykowskiego. No i co? No i... Przepraszam, wtrącę się, bo ktoś kiedyś mądrze powiedział, że 2:0 to jest wynik niebezpieczny. No i dzisiaj tak było, tak było. Piłka laga, leci, widzimy, że ona leci kilkadziesiąt metrów. Nie możemy dać jej iść w kozioł. No tutaj niestety obrońcy Raduni się nie popisali, ta piłka w końcu spadła pod nogi Baneckiego. No i co? I mamy remis 2:2, ale po raz kolejny jesteśmy na wyjeździe, gdzie pada remis. Pokazaliśmy Wam Kaszuby i od strony gastronomicznej, i od strony atrakcji turystycznych, i przede wszystkim od atrakcji piłkarskich z dobrej strony. Jak w małej miejscowości można w mega fajny i przystępny sposób zrobić piłkę nożną na szczeblu centralnym. Moi drodzy, lajki, suby, dzwoneczki. Kolejny przystanek to Szczecin i otwarcie stadionu Pogoni. Także bądźcie z nami.